dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj jesteśmy w Szpitalu Śląskim w Cieszynie i rozmawiamy z panem doktorem Grzegorz Sapeta, lekarz-onkolog od prawie 30 kilku lat. Kilku specjalności. Kilku specjalności. Jakich jeszcze oprócz onkologii? Zacząłem, tak w wcześniejszym fragmencie rozmowy, specjalizować się w zakresie chorób płuc, więc specjalista chorób płuc jako ten pierwszy. Później na etapie lat 90., kiedy jeszcze byliśmy przed reformą systemu specjalizacyjnego, była specjalizacja na poziomie drugiego stopnia chemioterapii nowotworów, a dopiero później w ramach reformy została utworzona specjalizacja szersza, onkologii klinicznej. Więc te trzy specjalności musiałem opanować. To pierwsze pytanie będzie takie: płuca, powietrze, nowotwór. Myślę, że jest. Tak, no jest powiązanie. To wybitnie środowiskowo, a nawet można powiedzieć inhalacyjnie zależny nowotwór, a więc to, czym oddychamy w kategoriach powietrza atmosferycznego, ale przynajmniej w jednym z typów histopatologicznych tytoniozależny nowotwór. I cały czas nie tylko w Polsce, ale na świecie flagowy problem. Flagowy problem pod względem poziomu zachorowalności, jak również niestety braku takich satysfakcjonujących efektów, które byłyby widoczne w skali ostatnich 30 lat, zaryzykuję takie twierdzenie. Jakim powietrzem oddychamy tutaj w naszym regionie? Bardzo kancerogennym? Te podstawowe czy medialne, wszystkim znane parametry, które w tej chwili praktycznie każda stacja telewizyjna wyświetla, a więc ten poziom benzoalfapirenu i poziomy pyłów zawieszonych. Oczywiście ten nasz region nie jest pod tym względem w skali kraju tragiczny, ale w skali Europy czy świata nie jest też różny. Dramatyczny. Dramatyczny, no jednak. W skali europejskiej Polska jako taka, a nasz region chyba w szczególności, głównie Śląsk, ale ten Śląsk Cieszyński również, mamy to dokładnie opracowane i monitorowane już od wielu lat. Są to złe parametry, niewątpliwie złe. Myślę, że ci, którzy produkują oczyszczacze powietrza do pomieszczeń, mogą się jedynie cieszyć z tego powodu. Nie wiem, jak to wpływa na ewentualne poprawienie stanu. Nie znam żadnego wiarygodnego opracowania naukowego, który by w sposób jednoznaczny dokumentował pozytywny wpływ tego typu zabiegów. Czyli tak, powietrze, papierosy, alkohol to też również czynnik. Wykraczając już poza to pierwsze pytanie, tak, dotyczące raka płuca, tak? Tak, w ogóle. Ogólnie mam na myśli nowotwory. Co jeszcze może przyczynić się do powstania nowotworu? Te czynniki, w cudzysłowie, inhalacyjne to jest raz, ale to już powiedzmy trochę tak, przynajmniej dla nas onkologów, temat zdefiniowany, brak przełomu. Natomiast mocno, to rzecz, która nas mocno w tej chwili emocjonalnie dotyka, to dramatyczny wzrost poziomu zachorowań na nowotwory przewodu pokarmowego, czyli głównie tego dolnego odcinka jelita grubego. Bo to jest rzecz, która praktycznie 30 lat temu, czy tam w latach 80. była marginalnym problemem, a w tej chwili na tym poziomie ekonomicznego rozwoju kraju ta zachorowalność wzrasta w sposób dramatyczny i na moment będzie na pierwszym miejscu. To co jest przyczyną takiego nagłego wzrostu zachorowań? Jednym słowem, spożywanie wysoko przetworzonej żywności. Tak jak obserwujemy spadek poziomu zachorowalności na przypadki górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym flagowy żołądek, gdzie tam już w 70. latach Japończycy zdefiniowali wybitną zależność co do spożywania mięsa wędzonego. I tutaj notujemy spadek, natomiast raku jelita grubego dramatyczny wzrost.
przetworzone, wysoko przetworzone, przetrzymywane długo w lodówce. Do tego jeszcze procedury, wydaje się, też na to takich jednoznacznych dowodów nie ma, ale coraz głośniej się o tym mówi, że już nie tylko kwestia przetworzenia tego produktu, ale również na etapie produkcji tego produktu mięsnego, a więc te farmy, które tam się słyszy, faszerują antybiotykami, drób i tak dalej, i tak dalej. Żeby tego mięsa było więcej, a to mięso ma po prostu więcej tych czynników. Wskaźniki ekonomicznej produkcji. A cukier jest też jakimś takim, bo mówi się biała śmierć. To myślę, że bardziej, słysząc taką tezę, bardziej ma się na myśli negatywny wpływ na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Czyli ryzyko tam cukrzycy, nadciśnienia, miażdżycy. A z kolei to są czynniki, które w niej też statystycznie przekładają się na większą zachorowalność na nowotwory. A więc podłożem tych nowotworów jest upośledzenie funkcji organizmu na poziomie tych trzech rzeczy. Cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca. Czyli powinniśmy się wystrzegać wysoko przetworzonej żywności, oddychać świeżym powietrzem. Jeżeli chodzi o tryb życia, to co należałoby jeszcze wprowadzić? Więcej ruchu to ma wpływ na ewentualną odporność przeciwnowotworową, czy to zbyt proste? Na pewno tak? Jest to w tej chwili już zdefiniowane, że higieniczny tryb życia jako ogólne sformułowanie, ale przede wszystkim ta aktywność fizyczna ma wybitnie ochronny tutaj wpływ. Mnie się ciśnie też na usta taka teza, której bronię i którą wdrażam w swojej jakiejś tam pracy zawodowej. Ta aktywność fizyczna też jest takim bardzo dobrym czujnikiem. Czujnikiem zagrożenia, czy też wystąpienia schorzenia. Czyli prosty przykład, jeśli ktoś tam uprawia jogging i tam sobie dziennie robi 10 km i jest wszystko ok, a nagle coś się dzieje, jego wydolność spada, coś się dzieje, zapala się czerwona lampka. Dla kogoś, kto leży w cudzysłowie na kanapie, no taka lampka w kwestii wydolności fizycznej się nie pojawi. A jest to bardzo czuły parametr jakiegoś niepokoju, również onkologicznego. Mam pytanie teraz trochę zamykające jedną część, a otwierające drugą. Czy szczepionki, o których teraz tak głośno, mogą przyczynić się do powstawania nowotworu? Szczepienia ochronne przeciw schorzeniom wirusowym typu dziecięcego. Tak. Czy to w jakikolwiek sposób się przekłada? A wręcz przeciwnie. Wydaje się, że można zaryzykować tezę, iż schorzenie wirusowe tego typu, albo brak tego schorzenia wirusowego, czy na etapie dziecięcym, czy również późniejszym, też jest prozdrowotne w kategoriach onkologicznych. A te szczepienia chronią w sposób udokumentowany naukowo. Ryzyko powikłań poszczepiennych, etc., etc., w kategoriach onkologicznych żadnego wpływu. Nie ma. Absolutnie. A telefony komórkowe, czy są jakieś badania? Nie ma jednoznacznych doniesień naukowych w tej kwestii. Rozumiem. Zapytam o leczenie kobiet w ciąży. Kobieta, która cierpi na nowotwór i jest w ciąży. Czy tutaj, w tym szpitalu, odbywa się takie leczenie, czy miał Pan takie przypadki, że trzeba było zastosować terapię, jednocześnie pamiętając o tym, żeby jak najmniej toksycznie działać na dziecko? Są to absolutnie marginalne przypadki. Jeśli miałbym w skali ostatnich kilku lat je wymienić, to chyba na palcach jednej ręki, ale być może dlatego nie byłbym w stanie ich sobie dokładnie zdefiniować, że każdy taki przypadek praktycznie jest odsyłany do ośrodków o wyższej referencyjności.